kochani, mamy ostatni pojedynek dzisiejszego popołudnia sobotniego, ostatni dzień lutego, ostatni pojedynek grupowy. Jesteśmy po dwóch zwycięstwach, kochani, pokonaliśmy Futbol Akademii Lwówek w stosunku 3-1 oraz Gospodarza w stosunku 4-0. Lutek dwa razy ukuł po hat-tricku, także mamy 6 strzelonych bramek. Przed nami, kochani, Futbol Akademii, zdaje się, Chojnów. No i będziemy patrzeć, kochani, jak ten pojedynek nam się potoczy. Gutek z Fabianem z przodu, 25-24, Łuki z Widuszkiem z tyłu, z naszym Kubusiem i Oskar na bramce. Już, kochani, ładna piła chodzi, ładnie chłopcy klepią. Uwaga, piękny przechwyt, jest Fabian. Dobra, mamy pierwszą próbę strzału, kochani. Mecz rozpoczęty. Jest wysoki pressing, słuchajcie, Gutek wywalczył. Gutek wywalczył out. Ładnie przyblokował kolegę ciałem po wyrzucie bramkarza. Uwaga. Tak dzisiaj wpadały bramki w poprzednim meczu. Tutaj, słuchajcie, bramkarz jednak był czujny. Także Gutek sobie pierwszym strzałem przetestował. Pierwsza bramka, słuchajcie, piękna asysta Kubusia. Fabian coś lekko ucierpiał, trzyma się za łokieć, ale chyba jest wszystko ok. Trener zareagował odpowiednio, kochani. Ten trener to dusza, człowiek. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich trenerów, słuchajcie, dziecięcych, kochani. Dobra. To była piłka, słuchajcie, nie na dojście, także prowadzimy 1-0. Dzisiaj, kochani, sobotnie popołudnie spędzamy na sportowo. Dzisiejszy turniej w nietypowych godzinach, dlatego że rozgrywamy go w godzinach popołudniowych, kochani. Dlatego że w godzinach rannych, jak pamiętacie, swój turniej rozgrywał rocznik 2001 i młodsi. Tamten turniej wygrała Pogoń Gleń. Troszkę nam uciekła piła. Tamten turniej wygrała, kochani, Pogoń Gleń, także no, tutaj na razie zdecydowanie wszystko wygrywamy. Myślę, że, kochani, super, brawo, Gutek powalczył. Czy będzie prawa noga? Nie, jednak lewa, kochani. Gutek po piłkę ma frapkę chyba na hat-tricka. Mamy 2-0. Tak? 2, no. Walczył Fabian znowu. Mamy, kochani, faul. O, idealna sytuacja na lewej nodze do strzału, ale chyba trener każe rozgrywać. Zaraz zobaczymy, czy będzie ładny, efektowny. Uwaga. Ale bramkarz był tam, gdzie powinien być. No proszę bardzo. Myślałem, że z takimi warunkami fizycznymi będzie prościej Gutkowi. Natomiast uwaga. Aj, bardzo ładny pomysł. Troszkę brakuje. Troszeczkę. Mamy gol, a nie mamy. Nie może się Fabian strzelić dzisiaj, słuchajcie. No, czasami takie dni, kochani, bywają. Natomiast absolutnie dzisiaj pomoc Fabiana jest niezastąpiona. Muszę powiedzieć, że wsparcie, jakie daje do zespołu, jest naprawdę ogromne. Uwaga, przełożenie. Walczymy. Oj, 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 ładnie się tam zabawili, słuchajcie, ale w bramkę nie weszło. Gutek jest już ustawiony w swojej pozycji. Zagrywał do Fabiana. Troszkę za mocny, ale 2-0 mamy. Oj, teraz przez Oskiego, słuchajcie, Oski w tym meczu nie miał piłki, także super. Piłka strzela.
Tak, na razie wszystko wygraliśmy. Jedną bramkę straciliśmy, po takiej troszkę, uwaga. Chyba chłopczyk dostał, kochani, troszkę leci się z drogi, myślę. Czas jest zatrzymany, kochani, mamy aut. Już ok. Widzę, że wszystko wraca do normy, kochani, gdzieś tam się chłopcy ze sobą zderzyli. Fabian pięknie stoi na pustej. O, właśnie tam. Pięknie. Super. Bardzo ładna akcja. Sklepali chłopaki. Ramy kochani. Fabiana, piękne okienko. O ładnej klepie z Gutkiem ślicznie. Bramka zdobywa Fabian Sowiecki. Fabian Sowiecki. Brama. Rewelacja. Fabian teraz strzeli, wiesz? Ajajajajajajaj, prosiło się odegrać, ale się czasami nie da. Oj, teraz kochani, mamy szybki troszkę chyba fał. Bo w piątkę trzeba przybić, tak. Słuchajcie, jest już pomoc medyczna. 3-0. Ale jest już ok. Już jest ok. Słuchajcie, chłopczyk z dziewiątką, to jest chłopczyk, który właśnie tam poleciał teraz w tamtą stronę, którego serdecznie pozdrawiamy. To jest chłopak, który ogląda nasz kanał, także... Także cały czas, kochani, wynik 3-0. Bramki. Taki nam się, kochani, troszkę meczek zrobił bezbarwny. Ale jeszcze mamy 4 minutki, także... No właśnie, piłko. Troszkę lekko bokiem. Inaczej, ręka była w górze. Słuchajcie, bardzo wysoki pressing. Teraz mamy rzut rożny. No ale taki, kochani, troszkę brzydki nam się meczek zrobił. Widzę, że dopasowaliśmy się troszkę poziomem do chłopaków z Kojnowa. Nie było z czego już uderzyć, się zakręcił Gutek. No, bramkarz bohater w tym meczu zdecydowanie, słuchajcie. Oj, pomimo takich błędów, ale my robimy z niego bohatera. Gutek omija go niemiłosiernie, ale teraz już chyba nie. Dalej, kochani. Dobra, jest. Słuchajcie, w końcu coś skoczyli, bo bardzo długo nie chciało nam się nic wbić, także mamy, słuchajcie, mamy 4-0, trzeci mecz, trzeci karty, piątka. Gutek z Fabianem teraz posiedzą sobie, piątki poprzebijane, 2-20 mają chłopcy jeszcze na to, żeby coś sobie strzelić. Mamy 4, uwaga, widać, że młodziutka ekipa, kochani, z Kojnowa, ale naprawdę świetnie sobie radzi. No, warunkami fizycznymi mocno ustępują. Myślę, że nie jeden chłopczyk jest 2-7. U nas 2-7, jak wiecie, jest Sabuś. Jest dzisiaj w składzie. O właśnie, poszedł teraz Łuki. Sabek dostał piłę, uwaga. Aj, fajna akcyjka, troszkę na piłeczka uciekła.
boiska. Kochani, przypominam, że Fabian z Dudkiem rozgrywają swoje mecze również w Warwach Zagłębia Lubin. Fabian jest spod Lubina, także mieliśmy już możliwość grania i w jednych, i w drugich barwach, także kochani, to jest piękne w piłce dziecięcej, chłopcy są zaprzyjaźnieni, bardzo się lubią, jedziemy razem na obóz, kochani, o tym niedługo opowiem, zrobimy specjalny odcinek, przy okazji tego odcinku, przypominam, będzie konkurs na naszym kanale, odejdź, odejdź! Przy okazji tego odcinka będzie, kochani, konkurs, o którym również Wam troszkę opowiemy. Uwaga, idzie kontra, Dawid przy piłeczce, uwaga, opanowane, super, przez Kubusia, brawo, Kubuś dzisiaj rozgrywa bardzo dobre zawody, to jest z numerem 19, zobaczcie, piękne zawody, kończymy to, brawo, Sawus strzelił, brawo, Sawus z Kubą, ładną akcję zrobili, mamy 5-0, Cichorzewski Sawek zamknął, piękne podanie Kuby, ale Kuba dzisiaj naprawdę zasługuje na szczególną pochwałę, słuchajcie, naprawdę robi tutaj dzisiaj bardzo fajne granie. Bardzo fajne granie. Zobaczcie, znowu Kuba. Oni właśnie wiem, żeby się strzeli bramkę, bo mi się należy. Brawo! Super! Bardzo się cieszę, słuchajcie. Bo to naprawdę jeszcze w samym Syrenie, słuchajcie, takie piękne spotkanie. Także reasumując, w grupie tracimy jedną bramkę, strzelamy ich 6, 4, to jest 10, 13, strzelamy, jedną tracimy. Gutek robi 3 hardtricki, kochani, także piątki poprzybijane z Futbol Akademii Skolnowa. I do zobaczenia, kochani, w meczu półfinałowym. Nie znam jeszcze przeciwnika, ale do usłyszenia, do zobaczenia.